Witam Was po dłuższej przerwie, tutaj nie ta Karolina z tkaniny Karoliny. W tym tutorialu pokażę Wam, jak uszyć taką kosmetyczkę. Zapraszam! Do wykonania tych kosmetyczek możesz użyć różnych tkanin ze sklepu tkaniny Karoliny. Na przykład tkaniny wodoodpornej wzorzystej, ekoskóry kaletniczej, weluru gładkiego lub pikowanego lub ekoskóry gładkiej czy pikowanej. Aby uszyć kosmetyczkę potrzebujesz wykroju, tkaniny wzorzystej, tkaniny np. kaletniczej, podszewki, taśmy suwakowej, suwadła oraz usztywnienia np. sklejem lub wigofilu. Wszystkie linki do materiałów i wykroju znajdziesz pod filmem. Posklejaj wykrój, wytnij go i odbij na tkaninach. Wytnij elementy tyle razy, ile to potrzebne. Te informacje znajdziesz na wykroju. No to zaczynamy. Weź element góry i dołu kosmetyczki, złóż prawymi stronami do siebie i zepnij wzdłuż krawędzi. Pamiętaj o złożeniu nacinków. Elementy zszyj na 1 cm od krawędzi. Skieruj naddatki w stronę ekoskóry i przestępnuj powierzchni ekoskóry na 1 do 5 mm od krawędzi. Do szycia ekoskóry warto użyć stopki teflonowej. Tak samo postępuj z drugą stroną kosmetyczki. To zobaczysz na przyspieszeniu. Usztywnij oba elementy. Ja użyję włókniny z klejem. Jak to zrobić, zobaczysz w dodatkowym filmie. Elementy kieszeni złóż prawymi stronami do siebie i zszyj dookoła. Pamiętaj, aby zostawić otwór na około 10 cm. Zszyj na 1 cm od krawędzi. Zetnij wszystkie rogi kieszeni. Następnie przewróć elementy na prawą stronę. Przy ścinaniu rogów uważaj, aby nie przeciąć szwu. Po wywróceniu ładnie wyroluj szwy. Możesz je również delikatnie wyprasować. Wyciągnij rożki. Teraz przeszyj krawędź, na której jest niezaszyty fragment. Przeszyj na 1 do 5 mm od krawędzi. Przypnij kieszenie do podszewki w miejscu wyznaczonym na wykroju. Przyszyj kieszenie na 1 do 5 mm od krawędzi.
Kosmetyczka ma dwie kieszenie, w jednej z nich są dodatkowe przegródki. Na wykroju są zaznaczone one przerywanymi liniami. Przenieś je za pomocą mydełka na tkaninę. Przeszyj po narysowanych liniach. Przygotuj elementy zamka. Taśmę suwakową 30 cm, suwadło i zakończenia do taśmy. Nałóż suwadło na taśmę suwakową. Rozłóż ją i wsuń suwadło. Między zakończenia włóż taśmę suwakową. Prawa strona do prawej strony suwaka. Zepnij i zszyję na 1 cm. Z drugiej strony zrób to samo. No to szyjemy. Zakończenia przeszyj na 1 do 5 mm od krawędzi. Wyznacz środek taśmy suwakowej. Złóż ją na pół i natnij lub narysuj kreseczki. Przygotuj taśmę suwakową, jedną ściankę kosmetyczki i jedną ściankę podszewki. Taśmę suwakową ułóż ząbkami do wzoru i podszewkę prawą stroną nałóż na taśmę suwakową. Pamiętaj o złożeniu nacinków i zepnij całą. Do zszycia elementów użyj stopki do suwaków. Przew wykonaj na 1 cm od krawędzi. Wywróć elementy na prawą stronę. Przestępnuj na 1 do 5 milimetrów od. Warto zmienić stopkę na zwykłą, bo ma lepszy docisk. Z drugą stroną kosmetyczki zrób to samo. Przyłóż taśmę suwakową ząbkami do wzoru, złóż nacinki ze sobą, podszewkę przyłóż prawą stroną do taśmy suwakowej, zepnij i zszyj tak jak ostatnio. Zszyj również na 1 cm od krawędzi. Otwórz zamek, elementy zewnętrzne kosmetyczki złóż prawymi stronami do siebie, podszewki również, zszyj wszystko dookoła. Pamiętaj, aby zostawić niezaszyty fragment około 12 cm. Pamiętaj również, aby złączyć ze sobą nacinki. Baby, baby.
Przy spinaniu zwróć uwagę na zakończenia taśmy suwakowej. Złóż je zgodnie z ułożeniem szwu. Nie wyginaj ich tak, tylko tak, w tę stronę. W miejscu złączenia tkanin złóż je tak, aby szwy złożyły się ze sobą. Zszyj wszystko na 1 cm. Nadmiar zakończenia zamka odetnij. Uformuj dno w kosmetyczce. Ułóż tak, aby powstał trójkąt. Rozłóż szwy. Odmierz 4,5 cm od wierzchołka. Możesz sobie zaznaczyć to szpilką i narysuj podstawę o długości 9 cm. 4,5 cm wypada w szwie. I przeszyj po linii. Tak to wygląda przed zszyciem. Takie samo dno wykonaj w podszewce. Narysuj linię i przeszyj po niej. Trójkąty możesz zostawić lub je ściąć. Ja je zostawiam, ponieważ wtedy dno kosmetyczki lepiej trzyma formę. Całą kosmetyczkę przewróć na prawą stronę przez niezaszyty fragment w podszewce. Teraz zaszyj podszewkę. Zagnij naddatki do wewnątrz na 1 cm i zepnij szpilkami. Podszewkę możesz zaszyć ręcznie, wykonując szew kryty, lub zaszyć ją na 1 do 5 mm od krawędzi na maszynie. Kosmetyczka jest już gotowa, wystarczy jeszcze ją ładnie uformować. Najlepiej możesz wypchnąć szwy za pomocą długopisu lub ołówka. Ułóż wnętrze i gotowe. Moje kosmetyczki są już gotowe, uszyłam je na maszynie Brother A60. A jak tam twoje? Pochwal się na Instagramie, dodając hashtag Tkaniny Karoliny lub na naszej grupie facebookowej. Jeśli podobał Ci się tutorial, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw lajka. Pa!